tym przypadku posłów Korony. Ze mną dziś pan profesor, pan poseł Andrzej Zapałowski, pan poseł Włodzimierz Skalik oraz pan poseł Roman Fritz. Miał z nami tutaj stać również pan Andrzej Łukawski, wieloletni zasłużony działacz kresowy, ale obecnie przebywa w więzieniu. Szanowni Państwo, jestem pracownikiem naukowym, nie tylko posłem. Napisałem kilka książek, dziesiątki artykułów na temat nazizmu ukraińskiego. Zresztą jedna z tych książek była podstawą mojej habilitacji. I wczoraj tutaj był pan Andrzej Łukawski na akredytacji dziennikarskiej, tak jak Państwo. Dzisiaj rano zdołał mnie poinformować tylko, że jest aresztowany przez policję. Za co? Proszę Państwa, w 2019 roku Związek Ukraińców w Polsce złożył doniesienie do prokuratury, że na Facebooku pan Andrzej Łukawski kończy wiele komentarzy, właśnie znajdzie się kij na banderowski ryj. Proszę Państwa, to wydarzenie nie tylko kompromitacja polskiego sądownictwa, ale ma jeszcze inne zupełne przełożenie. Proszę sobie wyobrazić, że Związek Ukraińców w Polsce utożsamił słowo Ukrainiec z bandera, z banderowcem. Czyli, proszę Państwa, czym jest w ogóle problem? Kilka lat temu w Sejmie uchwalono uchwałę o ludobójstwie na Wołyniu, którą dokonali banderowcy. Proszę Państwa, ideologia banderowska jest formą ideologii nazistowskiej. I tutaj mamy do czynienia z sytuacją, że Związek Ukraińców w Polsce zrównał słowo właśnie banderyzm, czyli nazizm ukraiński, z ukraińskością. I tutaj to się już kwalifikuje do działań Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, bo to jest promowanie formy nazizmu. Proszę Państwa, artykuł 256 Kodeksu Karnego mówi wprost, kto publicznie propaguje nazistowski, komunistyczny, faszystowski lub inny totalitarny ustrój itd., itd. Tutaj doszło do kuriozum, ponieważ Związek Ukraińców w Polsce oskarżył kogoś o używanie słowa banderyzm jako ukraińskość. I to jest, proszę Państwa, niesamowita, to jest przełomowa w ogóle sytuacja. Cóż by było, gdyby, proszę sobie wyobrazić, pan Andrzej Łukawski powiedział, znajdzie się kij na nazistowski ryj, albo znajdzie się kij na NKWD-owski ryj. Proszę Państwa, słowo banderowski to ma takie samo znaczenie. Tutaj jest gigantyczna literatura. Zresztą sam byłem współautorem olbrzymiego dzieła przed kilku laty, które wydał Uniwersytet Jagielloński, ON UPA, kwestia żydowska, gdzie udokumentowało 25 naukowców od Izraela po Stany Zjednoczone, Kanadę, Szwecję, Niemcy, po prostu wymordowanie ponad, czy współudział w wymordowaniu przez banderowców ponad 400 tysięcy Żydów. I teraz mamy do czynienia, że ktoś zostaje skazany w Polsce na 7 miesięcy więzienia bezwzględnego tylko dlatego, że na Facebooku umieszczał tego typu hasło. Nigdzie się nie znalazło w akcie oskarżenia, że użył chociaż raz słowa ukraiński. Po prostu jest to, proszę Państwa, rzecz nieprawdopodobna. Dlatego też jeszcze smaku dodaje to, że pan Łukawski ma 70 lat, jest chory na raka i tuż przed operacją na nerki. I na wniosek adwokata o bransolety chociaż, sąd to odrzucił. Proszę Państwa, za obronę kodeksu karnego w Polsce sądy i prokuratury skazują po prostu osoby na bezwzględne więzienie. To jest rzecz niesamowita. Dlatego też, proszę Państwa, podjęliśmy te działania. O tym będzie głośno, bo my nie odpuścimy przez kolejne miesiące i będziemy wskazywać tak naprawdę, z kim i z czym utożsamia się Związek Ukraińców w Polsce.